Witam gorąco w murach gościnnego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przed nami rozważanie Słowa Bożego opartego na Księdze Apokalipsy, rozdziale 13, jego pierwszej części. Zanim jednak zaczniemy fragment tego proroctwa rozważać, to chciałbym przypomnieć, abyście moi drodzy subskrybowali nasz kanał. Nie zapominajcie nacisnąć dzwoneczka, aby być powiadomionymi o kolejnych materiałach teologicznych dotyczących nauk pisma świętego. No i oczywiście zostawcie pod filmem swój komentarz, a jeśli uznacie za słuszne, także podnieście łapkę. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał się spotkać ze mną, porozmawiać na temat nauk pisma świętego, to jest to możliwe. Jeśli oczywiście zgłosicie to na nasz kanał YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli ktoś mieszka dalej, możemy umówić spotkanie z przedstawicielem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wszystko to znajdziecie w materiale w opisie pod dzisiejszym programem. No i oczywiście też w naszym sklepie na Facebooku Adwentyści Kalwaria Zybrzydowska mamy wiele ciekawych pozycji literatury religijnej, proroczej, historyczno-biblijnej, płatnej i bezpłatnej. A więc wejdźcie, popatrzcie, wybierzcie sobie to. Co by Was interesowało, mamy długie, zimne, szare wieczory, koronawirus, nie wychodzimy z domu, nie ma za wiele rozrywek, można czas poświęcić literaturze, dobrej literaturze biblijnej. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał to bardzo serdecznie zachęcamy do wsparcia finansowego naszej działalności, co pomoże nam się rozwijać i docierać do zdecydowanej, zdecydowanie większej ilości osób. Wszystko to znajdziecie w opisie pod filmem, gdzie podajemy nasze dane potrzebne do kontaktu, do dokonania wpłatu, wpłaty, do wszelkich jakichś pytań. A teraz moi drodzy już przechodzimy bezpośrednio do Księgi Apokalipsy. Bardzo proszę, weźcie do rąk egzemplarze Pisma Świętego. I otwórzcie tam, gdzie znajduje się ostatnia księga nie tylko Biblii, ale i Nowego Testamentu, Księga Apokalipsy, zwana też Objawieniem Świętego Jana. Interesuje nas końcówka rozdziału 12 i 13 rozdział, aż po werset 10. Z poprzedniego rozważania, opartego na 12 rozdziale Księgi Apokalipsy. Pamiętacie, że smok symbolizujący szatana walczył z niewiastą reprezentującą lud Boży przez 1260 lat supremacji papieskiej od 538 do 1798 roku. Ale tą walkę przegrał w tym sensie, że nie udało mu się zniszczyć Bożego ludu na tej ziemi. I dlatego zły smok odszedł na bok, aby przygotować się do kolejnego ataku. I właśnie w tym momencie wchodzimy na 18 werset 12 rozdziału Apokalipsy. Który brzmi krótko, i stanął na piasku morza. Gdy smok przegrał wojnę z niewiastą, stanął na brzegu morza, aby przygotować się do zniszczenia resztki potomstwa niewiasty, czyli ludu Bożego, czasów ostatecznych. Stojąc na brzegu morza, smok inicjuje powstanie potęgi którą użyje przeciwko świętym w czasach końca. Za jego to sprawą wyłania się z morza zwierzę, któremu Jan poświęca pierwszą część XIII rozdziału Księgi Apokalipsy. I pierwszy werset XIII rozdziału brzmi I ujrzałem z morza zwierzę wychodzące, mające rogów dziesięć i głów siedem, i na rogach jego siedem diademów, a na głowach jego imię bluźnierstwa. Zwierzę wychodzi z morza. W prostwach biblijnych, morze jest profetycznym symbolem ludów, narodów, krajów, obszarów zamieszkanych i cywilizowanych. Natomiast zwierzę jest profetycznym symbolem jakiegoś mocarstwa. Jakiejś potęgi politycznej lub religijnej. A więc w tym fragmencie XIII rozdziału księgi Apokalipsy, w końcu pierwszego wieku naszej ery, proroctwo zapowiedziało, że, za na, że na zamieszkanych przez różne ludy i narody obszarach Starego Świata, a więc Europy, Wyłoni się jakaś nowa potęga. Zwierzę ma 10 rogów. Jest to profetyczny symbol dziesięciu królestw germańskich, powstałych na obszarach zachodniego cesarstwa rzymskiego w czasie jego upadku w 476 roku. Zwierzę ma również siedem głów. One reprezentują, Mocarstwa wrogie Bogu i jego ludowi. Na podstawie ksiąg Apokalipsy i Daniela możemy powiedzieć, że są to Babilon, Persja, Helenowie, Rzym, średniowieczne papiestwo, rewolucja francuska, która też negatywnie się ustosunkowała do Boga, do Biblii, no i odrestaurowane papieństwo. Czasów ostatecznych. Jest ciekawy szczegół, mianowicie, diademy znajdują się na rogach tego zwierzęcia. Diadem to inaczej korona, oznaka panowania i władzy. W ten sposób, proctwo apokalipsy, które studiujemy, zwraca uwagę na to, że dziesięć diademów będących na rogach zwierzęcia wskazują na czas, o którym mówi Proctwo, którego dotyczy Proctwo. Jest to czas panowania dziesięciu królestw. Zwierzę więc musiało się wyłonić wśród królestw Europy Zachodniej. Po upadku łacińskiego, czyli zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku. Czytamy również w tym wersecie, że na głowach tego zwierzęcia znajdują się bluźniercze imiona. A co to jest bluźnierstwo? Jest to przypisywanie sobie atrybutów i właściwości Boga, stawianie siebie na miejscu Boga. I jest tylko jedna potęga, która pasuje do proroctwa – rzymskie papieństwo. Wyłoniło się ono w centrum antycznego świata po upadku łacińskiego Imperium Rzymskiego w 476 roku i rozprzestrzeniło się na całą Europę Zachodnią. Papiestwo stawia się na miejscu Boga i przypisuje sobie jego atrybuty. Na przykład papież Leon XIII w Liście Apostolskim z 20 czerwca 1894 roku oświadczył: My, czyli papieże, zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego. A teraz popatrzmy. Na pierwszą część drugiego wersetu XIII rozdziału Apokalipsy. Jan zapisał, a zwierzę, które ujrzałem, było podobne panterze, a stopy jego jak niedźwiedzia. Wymienione zwierzęta występują w księdze Daniela i są proroczymi symbolami starożytnych mocarstw. Na przykład lew Babilonu, niedźwiedź Persji, a pantera Helenów. A więc papiestwo jest kontynuatorem starożytnych pogańskich mocarstw. Ich śladem pragnie dominować. Przejęło od nich wierzenia, kult i misteria religijne, podobnie jak one siebie stawia na miejscu Boga. I niszczy lud Boży. W drugiej części, drugiego wersetu, trzynastego rozdziału czytamy: I dał Mu smok moc swoją, i tron swój, i władzę wielką. Oto, moi drodzy, tajemnica popularności i potęgi rzymskiego papiestwa które przetrwało z zawirowania historii i burze dziejowe od schyłku starożytności aż do dzisiaj. Smok, czyli szatan, stojący na brzegu morza, mający panowanie nad narodami świata, jak określił Chrystus będący księciem tego świata, inicjuje powstanie papiestwa i przekazuje mu swoją moc – swój tron, swoją władzę. Od czasów rządów w pierwszej połowie IV wieku cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego ustają prześladowania chrześcijaństwa, które wkrótce staje się religią państwową, powszechną, czyli katolicką. Od greckiego słowa katolikos, które oznacza powszechny W 381 roku bardzo ważna data. Teodozjusz Wielki cesarz Imperium Rzymskiego wydaje dekret, na mocy którego katolicyzm zostaje wywyższony do rangi religii państwowej, a innowierstwo, czyli chrześcijaństwo niekatolickie i pogaństwo stają się przestępstwem prawnie karanym. Dekret odosza wielkiego daje początek prześladowaniom chrześcijan, niekatolików i pogan, czyli wszelkim innym wyznaniom niebędącym katolickimi. W 538 roku, czyli 62 lata po upadku cesarstwa zachodniego Wchodzi w życie Corpus Juris Civilis, czyli zbiór praw rzymskich cesarza bizantyjskiego Justyniana Wielkiego. Na jego mocy biskup Rzymu staje się papieżem, czyli zwierzchnikiem Kościoła zachodniego, łacińskiego i przejmuje schedę kompetencję, władzę i autorytet po cesarzach rzymskich. I w ten sposób smok przez działania cesarzy Rzymu, a potem Bizancjum, a szczególnie Justyniana Wielkiego, wyniósł rzymskie papieństwo do rangi największej potęgi religijno-politycznej w Europie zachodniej. W następnych wiekach świeccy władcy Europy zachodniej, szczególnie Franków, politycznie i militarnie Utrwalili potęgę papiestwa i kościoła katolickiego. Popatrzmy teraz na pierwszą część trzeciego wersetu, 13 rozdziału księgi Apokalipsy. Jan zapisał: A jedna z głów jego jak zarżnięta na śmierć. Podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Dominacja papieństwa została obalona. Gdy papież Pius VI poparł koalicję antyfrancuską, Francja wystąpiła zbrojnie przeciwko papieżowi. Także w 1797 roku w Tolentino obie strony zawarły pokój. Pius VI na rzecz Francji zrzekł się Awinionu i północnej części państwa kościelnego. Musiał zapłacić wysoką kontrybucję, oddać cenne dzieła sztuki i starodruki. Wkrótce jednak w Rzymie wybuchły rozruchy przeciwko ambasadorowi Francji Józefowi Bonaparte. Podczas tych rozruchów zginął francuski generał Dufot. Wtedy dyrektoriat rozkazał Napoleonowi zająć Rzym. Ogłosić go republiką i anulować państwo kościelne. W 1798 roku Francuzi zajęli Rzym, aresztowali papieża Piusa VI i wywieźli do Francji, gdzie zmarł w więzieniu. Historycy katoliccy podają, cytuję: Zdawało się, że rzeczywiście papiestwo zostało zniszczone. Wygłoszono nad nim mowy pogrzebowe i stawiano mu nagrobki. Jego los miał wyrażać pomnik przed zamkiem świętego anioła, na którym bogini wolności deptała tiarę. W ten sposób zakończył się proroczy okres. 1260 lat supremacji papieskiej, tak często wspominany w księgach Daniela i Apokalipsy. Za niedługo oczywiście wybrano nowego papieża Piusa VII. Napoleon Bonaparte pertraktował z Piusem VII i podpisał z nim konkordat. Ale w 1809 roku papież Pius VII. Ekskomunikował Napoleona. Wtedy Bonaparte uwięził Piusa VII w Savonie. Tiarę papieską, archiwum watykańskie i duchownych kolegium kardynalskiego przewiózł do Paryża. W 1812 roku Napoleon wywiózł Piusa VII do Fontainebleau pod Paryżem. I wymusił od niego zrzeczenie się władzy świeckiej. Prądy oświecenia, duch rewolucji francuskiej i czasów napoleońskich rozlał się po świecie. Kościół katolicki utracił swój autorytet. Europa w dużej mierze odwróciła się od papieństwa. Rzymski katolicyzm. Przestał być religią panującą. Kościół odsunięto od władzy. Wprowadzono rozdział kościoła od państwa. Władza świecka wycofała się z materialnego i militarnego wsparcia papiestwa. Wprowadzono wolność słowa, wyznania i powszechną edukację. Duchowieństwo zrównano w prawach z resztą obywateli. I poddano pod sądownictwo świeckie, zobowiązując do lojalności wobec praw państwowych. W tym sensie, jedna z głów zwierzęcia, oznaczająca supremację rzymskiego papieństwa w okresie 1260 lat, została zabita. Ale popatrzmy teraz, na drugą część trzeciego wersetu. I czwarty werset trzynastego rozdziału Księgi Apokalipsy. Jan zapisał: I uderzenie śmierci jego zostało uzdrowione. I zdziwiła się cała ziemia nad zwierzęciem. I pokłonili się smokowi, bo dał władzę zwierzęciu. I pokłonili się zwierzęciu, mówiąc, kto podobny zwierzęciu i kto może zacząć wojować z nim? Po upadku Napoleona Bonaparte, celem ustalenia nowego porządku w Europie zebrał się Kongres Wiedeński, który obradował od września 1814 do czerwca 1815 roku. Kongres wiedeński przywrócił państwo kościelne we Włoszech. Jednak później, od 1448 do 1849 roku, Europę ogarnął rewolucyjny zryw ludów, zwany wiosną ludów. Podczas wiosny ludów Włosi anulowali państwo kościelne. Proklamując utworzenie na jego miejsce Republiki Rzymskiej. Wtedy Francja i Austria przyszły z pomocą papiestwu, dokonały zbrojnej interwencji, obaliły Republikę Rzymską i przywróciły państwo kościelne. W drugiej połowie XIX wieku. Podczas wydarzeń związanych ze zjednoczeniem Włoch Giuseppe Garibaldi zajął państwo kościelne, ale bez Rzymu. Niebawem, w 1870 roku, wybuchła wojna francusko-pruska. Francuzi musieli wycofać swój garnizon z państwa kościelnego. I dzięki temu, 8 października. 1870 roku Włosi zajęli Rzym i zlikwidowali państwo kościelne. Papież Pius IX zamknął się w Watykanie i ogłosił się jego więźniem. Papiestwo znowu utraciło władzę świecką i polityczną. Papież pozostał jedynie przywódcą religijnym. Proroctwo jednak zapowiedziało, że papieństwo stopniowo z martwych wstanie, i rzeczywiście tak się dzieje. W latach 1869-1870 odbył się pierwszy sobór watykański, który zaingurował. Odnowę szacunku i czci dla papieża. Na tym soborze uchwalono dogmat o nieomylności papieża. 11 lutego 1922 roku podpisane zostały układy laterańskie między Watykanem a faszystowskimi włochami. Reprezentowanymi przez Benito Mussoliniego. Utworzono suwerenne państwo Watykan na terenie Rzymu. Uznano katolicyzm za religię państwową we Włoszech. Papież otrzymał 1750 milionów lirów odszkodowania za straty terytorialne swego państwa. Poprzednio państwo kościelne obejmowało Rzym no i jego prowincję. W 1939 roku w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie koronowano papieża Piusa XII na zwierzchnika Kościoła Rzymskiego słowami: Przyjmij tę potrójną tiarę i wiec że Ty jesteś Ojcem książąt i królów, władcą ziemi. Od 1962 do 1965 roku obradował drugi Sobór Watykański. Uchwały soborowe potwierdziły odnowę Kościoła katolickiego. Ogłoszono pojednanie z Kościołem prawosławnym, odwołano uroczyście klątwy na niego rzucone, zaakcentowano konieczność dialogu z ludźmi dobrej woli, uznano, że naród żydowski nie może być odpowiedzialnym za śmierć Chrystusa, udzielono, udzielono poparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sobór orzekł, że katolicy mają obowiązek walczyć o pokój wespół ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od religii czy światopoglądu. Zaakceptowano również możliwość użycia siły dla usunięcia niesprawiedliwości społecznej. Rządy różnych państw podpisały konkordat z papiestwem. Konkordat... Jest niezwykle ważny, szczególnie dla Kościoła katolickiego, bo zapewnia uznanie przez państwo Kościoła katolickiego za partnera politycznego i autorytet moralno-religijny. Konkordat wynosi katolicyzm na pryncypialną religię w danym państwie. Konkordat zapewnia Kościołowi wsparcie i pomoc ze strony państwa. Konkordat zapewnia Kościołowi finansowanie przez Skarb Państwa jego działalności, seminariów i uczelni katolickich, misji zagranicznych i wydawnictw katolickich. Na to idą pieniądze podatników. Bez względu na to, czy są wierzący czy niewierzący, czy są też przedstawicielami innych niekatolickich wyznań. Współczesny ekumenizm zdąża też do pojednania protestantyzmu z katolicyzmem, uznając oczywiście w tym pojednaniu nadrzędne, najwyższe stanowisko papieża. Przykro mówić. Ale protestantyzm przestał protestować przeciwko błędom Kościoła Powszechnego. Protestantyzm buduje most nad przepaścią, wywyższając autorytet papiestwa i przyczyniając się w ten sposób do zabliźnienia śmiertelnej rany zwierzęcia. Obecnie papieski-rzymski katolicyzm jest największą po, po islamie, Stale wzrastającą religią świata. Na przykład, na przełomie XVIII-XIX wieku katolicy stanowili zaledwie 1% ludności w amerykańskich koloniach. Dzisiaj około 50% Amerykanów to katolicy. Rzymski katolicyzm stał się największym kościołem w Stanach Zjednoczonych. Jest to do, kiedyś było to do niepomyślenia w, w protestanckiej Ameryce, to co się dzieje dzisiaj, że najwyższe stanowiska w Stanach Zjednoczonych coraz częściej zajmują osoby wyznające katolicyzm. 16 października 1978 roku polski kardynał. Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jana Pawła II. Jego świetny pontyfikat przydał papiestwu ogromny autorytet i popularność. Podróżując po świecie, wypromował siebie na apostoła pokoju, miłości, wolności i sprawiedliwości. Przeprosił świat za nietolerancję i prześladowania religijne. Zbliżył się do protestantów i wyznań niechrześcijańskich. W 1994 roku czasopismo Time ogłosiło go Człowiekiem Roku. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II papieństwo było już tak silne, że przystąpiło do ofensywy przeciwko Związkowi Radzieckiemu i Sowieckiemu komunizmowi. W 1982 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan spotkał się z Janem Pawłem II w Watykanie. Obie strony zawarły święte przymierze zmierzające do obalenia Związku Radzieckiego i komunizmu także w innych krajach Europy. 10 stycznia 1984 roku. Doszło do nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a stolicą apostolską, co należy uznać za przełomowe wydarzenie. 8 czerwca 2005 roku miał miejsce w Rzymie pogrzeb Jana Pawła II. Było to największe w historii zgromadzenie. Przywódców świata pięciu królów, cztery królowe, około siedemdziesięciu prezydentów i premierów z małżonkami, klęczeli przy zwłokach papieża. Biskup Renato Boccardo, organizator pogrzebu, powiedział cytuję, Gdy oni wszyscy klęczeli przed papieżem, pomyślałem, że ci, którzy kierują światem, klęczą przed tym biednym człowiekiem. Nie miał on oddziałów wojskowych, pieniędzy ani władzy, a jednak światowi przywódcy są tutaj, uznając wielkość tego człowieka. Obecny papież Franciszek z uśmiechniętą twarzą wyciąga do świata ręce w geście miłości. Watykan rozumie, że walka o władzę dawnymi metodami jest z góry przegrana. Bieg wypadków wymusił od papieństwa zmianę strategii postępowania, aby odzyskać prestiż, autorytet i władzę. Dlatego papieże zaangażowali się w działalność na rzecz pokoju, tolerancji, równouprawnienia. Pomocy dla biednych i uciskanych, chorych i dotkniętych kataklizmami, wojnami, walkę z niesprawiedliwością i reżimem, itd. Tak tak Rzymski katolicyzm obecnie dąży do tego, aby uchodzić za światowego stróża moralności. Stąd walczy z aborcją, eutanazją, zapłodnieniem in vitro, i tak dalej, i tak dalej. Bo Kościół wie, że jedynie w ten sposób może odzyskać dominację. Dlatego zmienił swój wizerunek, ale jego cele pozostały te same. Ellen White, amerykańska autorka adwentystyczna. W książce napisanej przez siebie pod tytułem Wielki Bój na temat tego, co obecnie się dzieje na arenie świata religijnego, szczególnie w kontekście wzrastającej potęgi kościoła rzymskiego, napisała: Obecnie kościół rzymski staje frontem do świata. Chce być wobec świata w porządku. Chce prowadzić uczciwą grę. Przywdziewa na siebie szaty Chrystusowe. Ale Rzym nie zmienia się w istocie. Obecne postępowanie jest częścią jego polityki. Chce on przybrać taką postać, która pozwoli mu najlepiej osiągnąć swe zamierzenia. Przejdźmy do kolejnej części XIII rozdziału Apokalipsy. Tutaj przestawimy kolejność. Najpierw wyjaśnimy sobie znaczenie. Drugiej części piątego wersetu. Druga część piątego wersetu brzmi i dana została mu władza uczynić przez miesięcy 42. W księgach Daniela i Apokalipsy okres 1260 lat supremacji papieskiej w Europie przedstawiony został jako czas, czasy i pół czasu, czyli 3,5 roku lub 42 miesiące lub 1260 dni. W tym czasie Europa, jej życie polityczne i religijne, gospodarka, nauka i ekonomia były podporządkowane interesom Kościoła katolickiego. Okres 1260 lat supremacji papieskiej rozpoczął się w 538 roku, kiedy to cesarz bizantyjski Justynian w Corpus Juris Civilis i w innych dokumentach wyniósł biskupa Rzymu na papieża, czyli najwyższego zwierzchnika chrześcijaństwa zachodniego, łacińskiego. Omówiliśmy to wcześniej, komentując proczą zapowiedź, i dał mu smok moc swoją i tron swój i władzę wielką, zapisaną w wersecie drugim. O tym też mówił dwunasty rozdział Księgi Apokalipsy. Po upływie 1260 lat okres ten zakończył się w 1798 roku, kiedy Francuzi zajęli Rzym. Rozwiązali państwo kościelne, a papieża Piusa VII wtrącili do więzienia, gdzie zmarł. I to też omówiliśmy wcześniej, komentując proczą zapowiedź w wersecie trzecim, a jedna z głów jego jak zarżnięta na śmierć. No i oczywiście o tym też mówiliśmy w kontekście dwunastego rozdziału Księgi Apokalipsy walki smoka z niewiastą. Popatrzmy teraz. Na pierwszą część piątego wersetu i szósty werset trzynastego rozdziału Księgi Apokalipsy. Prorok Jan zapisał to, co mu Bóg przedstawił wizji. I dane zostały mu usta, mówiące wielkości i bluźnierstwa. I otworzyło pysk swój do bluźnierstw przeciw Bogu, by zelżyć Imię Jego i namiot Jego. Namiot Jego, czyli chodzi tu o świątynię bożą w niebiesiech, w niebie rozbijających namioty, czyli chodzi tu o istoty niebiańskie zamieszkujące niebo. Gdyby apostoł Jan napisał Apokalipsę w naszych czasach, być może oskarżony by został o plagiat, zaczerpnięty z księgi Daniela. Bo w księdze Daniela w siódmym rozdziale i w wersecie ósmym i dwudziestym znajdują się prawie te same słowa dotyczące dziejów rzymskiego katolicyzmu. Usta w symbolice proroc biblijnych oznaczają autorytet. Gdy papież przemawia, gdy papież otwiera usta, wszyscy słuchają, gdy naucza, to narody przyjmują jego wskazania. Mową zwierzęcia są kościelne ustawy, rozporządzenia, encykliki, bulle, prawo kanoniczne, dogmaty i zasady wiary, tradycja oraz po prostu katecheza duchownych i przedstawicieli hierarchów. Kościoła rzymskiego, uchwały soborowe, całokształt, że tak powiem, nauki Rzymu. Jego hierarchowie na czele z papieżem osądzają, rozstrzygają, wydają wyroki, orzekają i opiniują. Ogólnie rzecz biorąc, papiestwo poprzez katechezę, Niezgodną z naukami Pisma Świętego, wywyższa się ponad Boga i depcze jego autorytet, obrażając również w ten sposób mieszkańców nieba. Popatrzmy teraz na pierwszą część siódmego wersetu. Prorok Jan zapisał, i dane zostało mu uczynić wojnę ze Świętymi i zwyciężyć ich. Pamiętacie, w 381 roku cesarz rzymski Teodozjusz Wielki wydał dekret, na mocy którego rzymski katolicyzm stał się religią państwową, a chrześcijaństwo niekatolickie i pogaństwo przestępstwem prawnie karanym. To była podstawa, od której zaczęły się prześladowania inaczej wierzących. Około 1215 roku, ta data jest dyskusyjna, została powołana inkwizycja, sanctum officium, do zwalczania ruchów heretyckich i antykościelnych. A w 1252 roku papież Inocenty IV oficjalnie dopuszcza stosowanie tortur przez sądy inkwizycyjne. Od wieku XII po wiek XIV w Europie rozwija się ruch beginek i begardów. Tworzyli oni stowarzyszenia o charakterze religijnym prowadzące działalność dobroczynną. Uznani za heretyków zostali wytępieni przez inkwizycję. Około 1143 roku pojawia się ruch Katarów, szczególnie we Francji. W 1209 roku papież Inocenty III ogłasza krucjatę przeciwko Katarom. Wojna z nimi trwała do 1229 roku, aż do ich zupełnego wytępienia. W 1179 roku sobór laterański w Rzymie potępia Waldensów. Ze względu na aktywność misyjną i posiadanie Biblii w języku ojczystym, Waldensi byli ostro prześladowani. Papiestwo organizowało przeciwko nim krucjaty. Na przykład w ciągu 30 lat od 1540 do 1570 roku wymordowano około 900 tysięcy Waldensów. W 1655 roku miała miejsce krwawa Wielkanoc w Piemoncie. Rzeź trwała trzy miesiące, aż prawie doszczętnie wybito Waldensów. Ich nieliczne, ocalałe grupy zamknięto w gettach. W 1377, a potem w 1382 roku Kościół rzymski potępił angielskiego reformatora Jana Wyclifa i jego zwolenników Lollardów. Od 1415 do 1418 roku trwał sobór powszechny w Konstancji, na którym nakazano po 45 latach od śmierci Wyclifa wygrzebać jego szczątki i spalić na stosie, a popioły wrzucić do renu. Lollardów zupełnie wytępiono. W 1415 roku na tym Soborze Powszechnym w Konstancji doszło do potępienia i spalenia czeskiego reformatora Jana Husa. Rok później Sobór spalił Hieronima z Pragi. W wyniku tego doszło do wybuchu wojen husyckich. W 1437 roku wojny husyckie zakończyły się i Czechy znowu poddały się pod jarzmo papiestwa i Niemiec. W 1484 roku papież inocenty VIII wydał bullę summis Desiderantes bólę przeciwko czarom i czarownicom. W 1486 roku, czyli dwa lata później, inkwizytorzy dominikańscy Henryk Institoris i Jakub Sprenger w odpowiedzi na bullę Summis Desiderantes wydają w Kolonii Maleus Maleficarum, co w języku polskim tłumaczy się młot na czarownicę. Młot na czarownice to był poradnik opisujący sposoby wykrywania i sądzenia czarownic. Pomyślcie sobie, szczególnie drogie słuchaczki, jaka wtedy miała miejsce tragedia dziesiątków tysięcy kobiet posądzonych o spółkę z diabłem i zamordowanych okrutną śmiercią. A to wszystko inicjatywa rzymskiego kościoła była. W 1517 roku Marcin Luter ogłasza w Wittenberdze 95 tez przeciwko odpustom. W 1521 roku w odpowiedzi na te tezy Papież Leon X ekskomunikuje Lutra bullą Decei Romanum Pontificem. Karol V na Sejmie Formacji wydaje edykt potępiający Lutra. W 1523 roku Ulryk Zwingli rozpoczyna reformację w Szwajcarii. I wtedy wybuchają na terenie Europy prześladowania i wojny przeciwko protestantom. Na przykład, podczas panowania Karola V w Małej Holandii, prześladowania religijne pochłonęły więcej ofiar niż przez trzy wieki w całym pogańskim Imperium Rzymskim. W 1555 roku Parlament Anglii. Uchwala powrót kraju pod zwierzchnictwo papieża. Królowa Anglii Maria tak zaciekle tępiła protestantów, że nadano jej przydomek krwawej. W 1618 roku wybucha wojna trzydziestoletnia. W krajach Austrii i Czech utopiono protestantyzm w jego krwi. Wojna rozszerzyła się na inne kraje Europy i spowodowała ogromne ofiary. W samych Niemczech zginęło 3 czwarte ludności. W 1648 roku nastąpił koniec wojny trzydziestoletniej. Podpisano pokój westfalski, który oparł się na zasadzie czyja władza tego religia. Kraje protestanckie otrzymały wolność. Natomiast w katolickich triumfowała kontreformacja, a los innowierców pozostawał ciężki. W 1562 roku doszło do rzezi hugonotów, wasy. Początek był to prześladowań protestantów we Francji. W 1568 roku Francję nawiedziła kolejna faza prześladowań. Edykt królewski zakazał pod karą śmierci kalwinizmu. 24 sierpnia 1572 roku miała miejsce Noc Świętego Bartłomieja. W całej Francji w ciągu trzech miesięcy wybito około 70 tysięcy hugenotów. W 1685 roku Ludwik XIV. Odwołał edykt nantejski. Doszło znowu do ostrych prześladowań Hugenotów. Około 50 tysięcy Hugenotów zbiegło do Holandii, Brandenburgii i Anglii. Od 1702 do 1704 roku miało miejsce we Francji powstanie Chłopów Hugenockich. Po jego stłumieniu ustały prześladowania religijne we Francji. Z tego powodu, że zupełnie wyniszczono genotów, nie było po prostu kogo już prześladować. Historycy zgodnie stwierdzają, że ogniem i mieczem udało się papiestwu zatrzymać reformację. Szacuje się, że Kościół katolicki winien jest śmierci około 150 milionów ofiar nietolerancji religijnej w okresie 1260 lat swojej supremacji. Ale obecny katolicyzm jest nadal przeciwny wolności sumienia i rozdziałowi Kościoła od państwa, co bardzo widzimy w naszym kraju. Chociaż ze zrozumiałych względów nie mówi tego głośno. W 1832 roku papież Grzegorz XVI wydał encyklikę Mirari Vos. W tej encyklice Mirari Vos zalicza on wolność sumienia. Do jednego z najbardziej zaraźliwych błędów i nazywa ją absurdalną zasadą, upatrując w niej zgubę kościoła i państwa. W 1854 roku wyszła encyklika papieża Piusa IX, w której papież wyjaśnia, niedorzeczne i błędne nauki lub inne brednie. Broniące wolności sumienia są największym błędem, zarazą dla państwa najbardziej niebezpieczną. W 1864 roku encyklika Quanta Cura Piusa IX rzuca klątwę na wszystkich, którzy stoją w obronie wolności sumienia i wiary, jak również tych, którzy twierdzą że Kościół nie powinien używać przemocy, chociaż obecnie nie ma otwartych prześladowań. Każdy niekatolik wie, z jakimi przykrościami i trudnościami można spotkać się na co dzień ze strony rzymskiego katolicyzmu i jego wyznawców. Przejdźmy teraz do drugiej części siódmego wersetu. 13 rozdziału Apokalipsy, i dana została mu władza nad każdym plemieniem, i ludem, i językiem, i narodem. Powyższy zapis przynajmniej dla mnie jest kłopotliwy. Czy chodzi w nim o panowanie papieństwa nad narodami chrześcijańskimi, czy nad całym światem, w którym obecnie około 70% populacji to przecież chrześcijanie? Czy w tym miejscu proroctwo zapowiada, że w przyszłości inne religie, takie jak islam, hinduizm, buddyzm i tak dalej, oddadzą hołd papiestwu? W każdym bądź razie proroctwo zapowiada absolutną władzę papiestwa na pewno nad całym chrześcijańskim światem. Wydaje mi się, że narody niechrześcijańskie. Będą egzystować aż do paruzji, czyli aż do powrotu Pana Jezusa. Jak sugeruje to apostoł Jan w Księdze Apokalipsy w 16 rozdziale i wersecie 19. Szatan nie jest zainteresowany walką z narodami niechrześcijańskimi. One nie mają światła i nie są światłością tego świata. Jego uwaga koncentruje się na świętych, na ludzie bożym, który jest światłością tego świata. A zwierzę jest jego narzędziem służącym do zniszczenia ich. Popatrzmy na werset ósmy. Jan zapisał: I pokłonią się mu wszyscy zamieszkujący na ziemi, którego nie jest zapisane imię jego w zwoju życia. Baranka zabitego na ofiarę od założenia świata. Dlaczego imiona tych, którzy oddają pokłon zwierzęciu nie są zapisane w księdze żywota Baranka? Ponieważ, tak jak napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. To znaczy, Mieli możliwość poznać Boga i skorzystać z Jego zbawienia, ale nie zależało im na tym. Z własnego wyboru są zwiedzeni i czczą zwierzę, a tym samym i smoka. Bóg stworzone inteligentne istoty obdarzył wolną wolą. Z tego tytułu zaistniało prawdopodobieństwo, że ktoś kiedyś Dokona złego wyboru i podejmie niewłaściwą decyzję. Chrystus był tego świadomy, ale gdy mimo tego zdecydował się powołać do istnienia świat, wydał tym samym jakby wyrok śmierci na siebie. Będąc świadomym zaistnienia w przyszłości grzechu, Chrystus wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Zdecydował się jednak powołać do istnienia świat, ale jednocześnie deklarując swoją gotowość poświęcenia siebie dla ocalenia tego świata. W tym sensie, Chrystus, baranek, został zabity na ofiarę od założenia świata. I ostatnie dwa wersety, dziewiąty i dziesiąty. Jeśli ktoś ma ucho, niech usłyszy. Jeśli ktoś do niewoli, do niewoli idzie. Jeśli ktoś mieczem ma zostać zabitym, jemu mieczem zostać zabitym. Tu jest wytrwałość i wiara świętych. Podczas supremacji papieskiej gnębiony lud Boży, wyszydzony, z szarganą opinią, Bezbronny wobec potęgi Kościoła, wspartej mieczem władzy świeckiej, potępiony przez ogół opinii publicznej, odnajdywał w tym zapisie otuchę i nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym okrucieństwa i dominacja rzymskiego katolicyzmu zostaną ukrócone. I tak się stało. Gdy jedna z głów zwierzęcia została śmiertelnie raniona. Zapisana obietnica zniszczenia zwierzęcia ma jednak, tak jak mi się wydaje, bardziej znaczenie eschatologiczne. Rzymskie papieństwo z całą swoją potęgą nieprawdy, nietolerancji, ucisku i zwiedzenia. Trwać będzie do końca historii świata, i żadna doczesna siła nie będzie zdolna go pokonać. Dopiero podczas powrotu Chrystusa Pana, Zbawiciel unicestwi tą potęgę. I tu ukryta jest nasza nadzieja, nasza otucha. Pozostaje nam trwać i wierzyć, aż Jezus powróci. Ta świadomość ma nas wzmacniać, tak jak napisał apostoł Paweł. Zaś sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Moi drodzy, absolutnie nie chciałem dzisiejszym wystąpieniem obrażać uczuć religijnych wyznawców Kościoła Rzymskokatolickiego. Daleki jestem od tego. Chciałem tylko przedstawić prawdę historyczną, która została zapisana w tym fragmencie Księgi Apokalipsy. I liczę na to, że osoby obiektywne, szczere, gdy pochylą się nad tym proroctwem, zrozumieją to, co zostało przedstawione dzisiaj przeze mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Amen.